Dobrze, witam Państwa. Jeśli chodzi o tradycje winiarskie tutaj z Zielonej Góry i okolic, no to sięgają one 1150 roku. Można spotkać jeszcze gdzieś tam u kolekcjonerów widokówki z Zielonej Góry z roku 1900, gdzie obchodzono 750-lecie zielonogórskich winnic. Także tradycja jest bardzo długa i bogata. Tutaj widzimy mapę z 1739 roku, gdzie zaznaczono winnice. Takich map oczywiście na przestrzeni wieków było bardzo dużo. Tutaj widzimy, że Zielona Góra i okolice znajdowały się w granicach Księstwa Śląskiego Łogowskiego i były i podlegały generalnie Austrii, prawda? Te tereny wówczas. O randze winnic niech świadczy tutaj kartusz tejże mapy, gdzie mamy zaznaczone winnice o takim oznaczkiem, prawda? Tutaj w kartuszu, gdzie mamy beczki z winem, gdzie mamy winogrona. W kartuszu zawsze umieszczono, wiadomo, te rzeczy, które wyróżniały księstwo, region, kraj. Więc winnice były tu zawsze charakterystyczne i obok winnic widzimy też pewne płody inne rolne oraz dziczyznę. Zawsze było tutaj sporo lasów. Więc takim to znaczkiem zaznaczono na tej mapie same winnice. Tutaj dzięki uprzejmości pana Arkadiusza Cincio z Muzeum Ziemi Lubuskiej otrzymaliśmy właśnie kopię tej mapy i onże zaznaczył, jeszcze wziął te zaznaczone winnice w czerwone kółeczko. Więc tych winnic koncentracja jest oczywiście wokół Zielonej Góry i w samej Zielonej Górze, ale także występują one i na północ od Zielonej Góry, i na południe, i na wschód oraz zachód. Także widzimy Greenberg, jest Zielona Góra, tu jest przytok zaznaczony, zawór, jest los, a więc łaz. Tutaj widzimy sam zawór i łaz oraz winnice rozpościerające się między łazem właśnie a zaborem. To jest teren dzisiejszej winnicy samorządowej, prawda? Widzimy winnice zaznaczone na zachód od łazu. Widzimy też winnice w okolicach Drożkowa. Inna mapa z około 1910 roku, gdzie znów w tych samych miejscach zaznaczono winnice, co na mapie z 1739. To oznacza, że była ciągłość uprawy i że były sprawdzone, powiedzmy, siedliska, gdzie ta uprawa doskonale się sprawdzała. Tutaj akurat w okolicach zaboru mamy jakby wschodni kraniec wzgórz zielonogórskich, gdzie są najlepsze warunki do uprawy. Myślę o wzgórzach zielonogórskich, o całej długości wzgórz, o Zielonej Górze, o Świdnicy, właśnie przytoku, zaborze. Te winnice tutaj zaznaczono w ten sposób. Takim symbolem. Na zachód od łazu je widzimy i w okolicach zaboru, także na południe od zaboru takie niewielkie winniczki także występują gdzieś tam wśród pól. No, winnica między łazem i zaborem 2015 rok, także jesteśmy w centrum winiarstwa, a jakby na zachód od tego centrum rozpościera się ta winnica. Zdjęcie było robione około miesiąc temu, więc całkiem niedawno. Więc mamy tutaj dzisiaj do czynienia z odradzaniem tradycji winiarskich. Tradycja była ta przerwana po 1945 roku. Mieszkam w Łazie niedaleko. Mieszkaniec tej wsi opowiadał mi, jak w latach 60. kazano mu zaorać właśnie to pole, to szczyt tego wzgórza, gdzie były winnice. Także inne miejsca, gdzie te winnice występowały, zostały zniszczone za czasów funkcjonowania na tym obszarze Państwowych Gospodarstw Rolnych, prawda? Jeśli chodzi o warunki do uprawy winorośli, no to jest takie francuskie pojęcie terroir, prawda? Czyli i położenie, i ukształtowanie terenu, i gleba, okolica, i właśnie mikroklimat i klimat. Tu jak wiemy ten wał zielonogórski, wzgórza zielonogórskie są najlepszym miejscem do uprawy winorośli w Polsce.
Świadczy o tym nie tylko tradycja, ale także długość okresu wegetacji winorośli, który jest najdłuższy w Polsce. Także to, że mamy tutaj najcieplejsze praktycznie zimy ze względu na wpływ Atlantyku i klimatu atlantyckiego. Sporo słońca. Powiem Państwu, że w 2009 roku mieliśmy takie usłonecznienie jak Burgundia, więc możemy się porównywać do tych francuskich północnych regionów winiarskich zupełnie bez kompleksów. Mamy, jeśli chodzi o długość wegetacji, o usłonecznienie, lepsze warunki niż Szampania. Także spokojnie. Porównujmy się również do Alzacji, gdzie uprawia się podobne szczepy i gdzie wina wychodzą bardzo podobne. Jeśli chodzi o glebę, to tu widzimy fragment takiej odkrytej gleby żwirowej, piaskowej. Tych gleb jest tutaj sporo. Natomiast najcenniejsze gleby dla uprawy winorośli, jakie występują tutaj właśnie na winnicy w Zaborze, to ciężkie gleby gliniaste. Ciężkie gleby gliniaste z dużą zawartością wapna. Te białe przebarwienia to jest właśnie wapno. Mało kto wie, że właśnie w Zaborze były największe kopalnie dawniej wapna na Śląsku. Więc uprawa takich szczepów jak Pinot Noir, Pinot Blanc czy Pinot Gris, tych burgundzkich, gdzie również mamy do czynienia z dużą zawartością właśnie wapna, myślę o Burgundii, świetnie się będzie udawać i udawała się przez długie wieki. Oczywiście stolicą regionu tutaj winiarskiego była Zielona Góra. Tu mamy taką panoramę Zielonej Góry z 1875 roku. Miasto nie tylko było otoczone winnicami, ale w granicach samego miasta znajdowało się ponad 750 hektarów winnic. Także trudno nam sobie to dzisiaj wyobrazić. Podobna ilość winnic dzisiaj jest w granicach Wiednia. Ludzie oczywiście uprawiali winnice na własny użytek, czyli robili wino, ale też sprzedawali owoce do dużych wytwórni win, prawda? Także było to zawsze dla mieszkańców dodatkowe źródło dochodu. Jeśli chodzi o winnice w Zaborze, to te głównie służyły właśnie jako surowiec oddawany do wytwórni dużych zielonogórskich. Tu jeszcze jedna panorama Zielonej Góry z 1906 roku. Właśnie, miasto winnic. Widzimy wieżę braniborską z lewej strony. Zabudowę, drogi, ale przestrzeń między tymi ulicami była wypełniona winnicami, więc Zieloną Górę nazywano miastem ogrodem, miastem winnicą. Tak? No, oczywiście są aleje też, tak. Pani Anna Lidan mówiła właśnie o krajobrazie kulturowym. Tu ten krajobraz kulturowy na tych fotografiach, litografiach przedstawiających winnice świetnie się pokazuje. Tu jeszcze jedno zdjęcie z Zielonej Góry. Dziś jest to miejsce wygląda zupełnie inaczej. Państwo kojarzą ulicę Słowackiego i kapliczkę. Tutaj ona jest po lewej stronie. Dziś ona, ta kapliczka jest stłumiona budownictwem, prawda? Tam jest gęsta zabudowa. Po winnicach nie pozostał praktycznie żaden ślad. No trudno, taka kolej dziejów. Widzimy też naboty. Tu jeden z nich, to jest charakterystyczny budynek właśnie zielonogórskich winnic, gdzie przechowywano sprzęt, gdzie tłoczono też wino. Zielona Góra pełna jest architektury winiarskiej. Może nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. Te zdjęcia pochodzą z Enografii Taloris przez Przemka Karwowskiego wydanej książki, której autorem jest Mirosław Kuleba. Mirek Kuleba spędził długie lata w archiwum państwowym w Zielonej Górze i rzeczywiście ukazał, że niemal każdy dom ze starej zabudowy zielonogórskiej jest związany z winnicą, z winiarnią. Także jedna z dużych wytwórni
win musujących zielonogórskich to wytwórnia Glemprera, tu widzimy znak. Natomiast w Zielonej Górze robiono nie tylko właśnie wina, chciałem powiedzieć, ale również sekty, czyli wina musujące metodą tradycyjną oraz koniaki. Było dużo surowców, było dużo winogron, trzeba było to gdzieś przetworzyć. Wina musujące metodą szampańską. Nie każdy wie, że Zielona Góra po Szampanii była wówczas drugim co do wielkości regionem winiarskim w produkcji win musujących tą metodą. Także to znowuż dla naszej tożsamości, o której pan Jachimowicz mówił, jest bardzo ważne, bo mamy do czego wracać. Jeżeli identyfikujemy się z historią tego miejsca, tego miasta, tego regionu, no to powinniśmy, moim skromnym zdaniem, kontynuować właśnie tradycje winiarskie. Metoda szampańska, wiadomo, wtórna fermentacja w butelce, państwo pewnie znacie ten sposób produkcji win musujących. Nie są to wina, które spotykamy dzisiaj w sklepach, w marketach, gdzie ten dwutlenek węgla jest sztucznie wtłaczany. Ten dwutlenek węgla powstaje, rodzi się w butelce. Tu jeszcze jedno ze zdjęć pokazujące właśnie technologię produkcji win musujących. Wytwórnia Gremplera funkcjonowała od 1826 roku do 1945 roku. Robert Makłowicz powiedział w którymś z wywiadów dla Gazety Wyborczej, że szkoda, że taką perełkę taki region winiarski z taką tradycją tak naprawdę zniszczono, że zaprzepaszczono te tradycje, że dzisiaj z wielkim mozołem musimy do tego wracać, bo to można było kontynuować. O tym, że można było, powie Przemek Karwowski. Natomiast niestety była przerwa od 76 roku w uprawie winic praktycznie do 85. Możemy powiedzieć, kiedy to tę tradycję podjął pan Kowalewski w Starej Wsi. Natomiast na dużą skalę to winiarstwo dopiero teraz zaczyna się rozwijać. Krzewy winorośli, prawda? Mamy tutaj w gminie Zabór na zachód od Łazu pomniki przyrody w postaci krzewów winorośli. Jedno z takich miejsc pokazane wcześniej na mapie właśnie z 1739 roku, gdzie była winnica, jest objęty dzisiaj ochroną, jeśli chodzi o te krzewy winorośli. Tak. Wie pani co, trzeba by przeprowadzić dokładne badania tych krzewów, ponieważ po wojnie na tym terenie były pastwiska. Czyli bydło zjadało te latorośle, zjadało liście, zjadało pędy również. I tak jak widzimy, to te pędy, pnie nie są zbyt grube, natomiast korzeń może mieć 100, nawet 200 lat. Także potrzebne są do tego szczegółowe badania. Badania samych krzewów przeprowadzili fachowcy z Niemiec, z Gesenheim, z Instytutu Winiarskiego. Był taki ampelograf tutaj u nas, Andreas Jung, który pobrał próbki tych krzewów, przebadał pod względem genetycznym i wiemy, że to jest na przykład Pinot Noir, czyli jeden z najlepszych krzewów w uprawie. Ale też znaleziono tam Traminera, nazywanego czasem Gewürztraminerem. Pinot Gris znaleziono, zidentyfikowano chrupkę oraz karmazyn, taki szczep, który praktycznie w całej Europie wyginął, przestał być uprawiany. Natomiast jedno z takich miejsc, gdzie znaleziono w stanie dzikim właśnie karmazyna, to jest znowuż okolice Łazu. Jedno z miejsc w Europie, niewielu. Także to też jest taki szczep, którym się opiekujemy dzisiaj. Tu jeszcze raz malownicze zdjęcie, śliwki. Te krzewy po prostu walczą o byt, walczą o życie i pną się po tym, po czym się da. Jest śliwka, wchodzą na śliwkę. Jest sosna, wchodzą na sosnę. Jest dzika róża, pną się po dzikiej róży. Tu widzimy Traminera, który gdzieś tam w Tarninie, która jak wiemy jest bardzo, bardzo bardzo agresywna, bardzo mocno zajmuje, rozprzestrzenia się w terenie. Jeszcze ten Traminer tutaj żyje, natomiast potrzebny jest projekt. Tutaj myślę rola Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze, żeby przywrócić jakby
do życia to miejsce, żeby oznaczyć tablicami, całą ścieżkę zrobić edukacyjną, oznaczyć tablicami te krzewy, żeby zbudować rusztowania, na których będą mogły one się piąć, żeby oczyścić ten teren właśnie z tarniny, z innych niepotrzebnych krzewów. Tak, widzimy, naprawdę te krzewy odbijają cały czas z ziemi. Tu pną się znowuż po jakichś niewielkich krzaczkach. To też, o ile pamiętam, jest Pinot Noir. Właśnie Pinot Noir to jeden z najważniejszych krzewów regionu zielonogórskiego. Trafił na te tereny w 1355 roku za sprawą cesarza Karola IV Luksemburskiego. Znamy z Pragi most Karola, znamy Uniwersytet Karola. Wtedy te tereny, proszę sobie powiedzieć, ta część Śląska należała właśnie do Królestwa Czeskiego. I Karol IV dla polepszenia jakości win miejscowych sprowadził z Burgundii właśnie te pinoty. Karmazyn to kolejna odmiana, dość wczesna, świetnie dojrzewa, ma nieduże grona, podobnie jak Pinot Noir i to jest też jakby przyszłość zielonogórskiego winiarstwa. Kolejny projekt, kolejne zadanie dla Lubuskiego Centrum Winiarstwa to reintrodukcja starych odmian. Czyli jeżeli Niemcy sprzedają w Gesenheim te zielonogórskie klony Pinota, Karmazyna, Traminera, czemu my nie mamy możliwości zakupić tego na przykład w Karsku, gdzie jest, wiadomo, wyższa szkoła, Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa, gdzie jest duże laboratorium winiarskie, gdzie jest winnica eksperymentalna, gdzie jest laboratorium, gdzie można rozmnażać rośliny genetycznie. Więc nie trzeba ukorzeniać pędów, ale zrobić kilka tysięcy czy kilka milionów sadzonek naraz. Oczywiście to rozmnażanie tego materiału musi być poprzedzone badaniami. Niemcy, mówię, to zrobili. Dlaczego my nie zaopiekujemy się tymi naszym lokalnym skarbem? Bo to wino z tych naszych lokalnych odmian będzie nie tylko inne ze względu na region, prawda, w którym rosną te pinoty, ale też to są klony już zielonogórskie. Czyli jeżeli dany klon winorośli rośnie w jednym miejscu 100 czy 200 lat, to on się jakimś genem już różni od oryginału. Klonów Pinot Noir w Europie jest kilkanaście na pewno, jak nie kilkadziesiąt. To jest kolejny klon, nasz, lokalny, to świetnie rodzi, świetnie sobie radzi w stanie dzikim, więc jest to najlepszy materiał dla nasadzeń tutaj. Kolejny przed wojną już zarejestrowano zielonogórski klon Traminera. Ten Traminer rośnie też tam w stanie dzikim i tak samo jak poprzednie odmiany wymaga opieki. Tutaj akurat troszkę opiekujemy się z tymi dzikimi krzewami, robimy cięcie też zimowe i udało nam się rozmnożyć. Mamy kilkanaście krzewów tutaj na winnicy w łazie. Obok starych odmian nasadzane są dzisiaj nowe, ludzie eksperymentują. Tych odmian na świecie jest dużo. Tu jest taka odmiana, która świetnie się znowuż nadaje do naszego klimatu, bo wiadomo, każdy klimat to inne szczepy. Nie będziemy uprawiać Cabernet Sauvignon, nie będziemy uprawiać Merlota, bo jest tu za krótka wegetacja. To jest teren na południe Francji, czy południe Hiszpanii, czy południe Włoch, prawda, dla Cabernetów. Natomiast we Włoszech południowych, czy w Hiszpanii południowej nie będą uprawiać Zweigelta, czy Pinot Noir, bo te wina, po prostu te winogrona im się tam na krzewach zagotują. One mają dość cienką skórkę i nie nadają się do tak gorących temperatur. Alibernet, kolejne doświadczenie, znowu szczep eksperymentalny, tutaj przez nas testowany dzisiaj. Devin, piękna odmiana, dająca genialne wino. Też się udaje, nowa odmiana, to jest krzyżówka Traminera i Veltlinera. Tutaj znowuż wracamy do widoku winnicy w Zaborze, widok z winnicy na Zabór. I miejsce, w którym jesteśmy, Lubuskie Centrum Winiarstwa, widziane właśnie tutaj z okolicznego wzgórza, gdzie istnieje winnica, gdzie są nowe nasadzenia. Więc tak jak wspomniałem tutaj, reasumując, powiem, że
tradycja jakby nakazuje nam, nie pozwala, ale nakazuje nam kultywować uprawę winorośli. Mamy tu tak bogatą tradycję w tej dziedzinie, że nic, tylko pracować na winnicy. Lubuskie Centrum Winiarstwa, może jeszcze wspomnę, i winnica samorządowa to tak naprawdę milowy krok w rozwoju naszych tutaj winnic, bo każdy gdzieś tam ma swoją winnicę, uprawia ją, natomiast jest to miejsce, które będzie jednoczyć winiarzy i gdzie będzie można w przyszłości, myślę, w niedługiej przyszłości zaopatrzyć się w lubuskie wina, które już zdobyły polski rynek, świetnie się sprzedają w Krakowie, w Warszawie, w całej Polsce. Natomiast jest ich ciągle mało, więc żeby było ich więcej, trzeba sadzić, jest to praca dla pokoleń, ale dzięki takim miejscom jak to, ta droga do powrotu, do tradycji będzie krótsza. Dziękuję bardzo.